Ja chciałam podziękować Panu, mojemu Bogu, Ojcu, że ja tutaj przyszłam w ogóle i Panu Jezusowi, że On dał mi taką siłę i przed chwilą właśnie tak się modliłam, tak już w ogóle od 2 dni się modlę, żeby tu przyjść. I teraz Pan powiedział niedawno do mnie, wstań, a ja Ci pomogę. I to jest takie niesamowite dla mnie, że On jest taki cudowny i wspaniały. On wie, jaką ja miałam barierę, żeby tu w ogóle przyjść. A Pan po prostu jest tak cudowny i wspaniały, że i tak chciałam opowiedzieć właśnie, jak On przygotowywał mnie do szycia sukni Asi. To było cudowne, bo rok przed weselem powiedział do mnie, Asia będzie chciała sukienkę. I kiedyś na obozie, ja jeszcze tak mówię, bo ja mam jeszcze tak troszeczkę tam nie w porządku, ale... Pan powiedział do mnie, że Asia będzie chciała sukienkę i ja w pewnym czasie pojechałam do Gdańska i tak do Asi mówię, Asia, czy ty chciałaś sukienkę? A Asia mówi, nie. Ja wie to, o co to chodziło. No a za kilka miesięcy po prostu SMS, że Asia chce sukienkę ślubną. I to było takie piękne dla mnie. I tak od samego początku Pan też wskazał na hurtownię, gdzie jak ja tam czytałam, to w ogóle było tak, że można nawet metr materiału kupić, a jak zajechałyśmy, to okazało się, że najmniej materiału trzeba kupić 10 metrów. A po co nam 10 metrów na sukienkę? No i Pan tak uczynił, że jak ja to usłyszałam, to ja mówię, Panie, ja mówię, pomóż. I ta Pani tak spojrzała się na nas i mówi, no chyba, że zostały jakieś resztki i są małe wałki. I my tak, to niech Pani idzie, a my się będziemy modlić, żeby po prostu był ten materiał. No i okazało się, że Pani znalazła tyle materiału, ile potrzeba było na sukienkę i to było tam, i podszewki. Podszewki nawet było o metr za dużo, ale podszewka zawsze się wykorzysta. Także naprawdę i w ogóle jak Asia z Natalką przyjechały do mnie, to był taki piękny czas w ogóle. Bóg mnie tak napełnił miłością do nich, że po prostu to było cudowne w ogóle i już od samego początku dawał wskazówki, jak szyć tą sukienkę. Nawet pierwszy raz jak wykroiłam, to nawet nie zrobiłam zaszewki i nawet Pan mi przypomniał o tym, jak się rano na drugi dzień obudziłam, bo miałam już zeszyć tą sukienkę i Pan do mnie mówi, a Ty tam nie zrobiłaś zaszewki. No ja tak szybko poskładam tą sukienkę, no rzeczywiście nie zrobiłam zaszewki. No i też tak naprawdę Pan tak wspaniale prowadził, bo też to była środa. Jeszcze Asia z Natalką miały odjeżdżać w tą środę po południu i ja tak prosiłam Pana, żeby chociaż do jakiejś przymiarki zrobić. No i okazało się, że Pan tak poprowadził, że ja do 3 przymiarek zrobiłam. To było naprawdę i ja nie wiem, kiedy to się stało. I to tylko Pan mógł to uczynić. I potem w ogóle to była taka radość dla mnie, że mogłam siostrze usłużyć, że mogłam uszyć tą sukienkę. No ale oczywiście ona w ogóle była szyta w takim uwielbieniu, w takim pokoju. Ja się w ogóle nie denerwowałam. Jak nieraz, no kiedyś się denerwowałam, bo teraz właśnie zauważyłam, że Pan właśnie mnie no, tak czyni, że po prostu już tak inaczej podchodzę do tej maszyny. Ale to było w takim śpiewaniu pieśni, w takim uwielbieniu Pana po prostu. No ale wróg nie śpi, po prostu tak mnie zaatakował, bo miałam tutaj podciąć stan Asi o centymetr i ja no, zrobiłam to. I tak potem przymierzyłam do siebie i ja mówię, nie, no ja chyba za dużo ucięłam tego. Ja się tak wystraszyłam, że ja 2 dni płakałam, że jeszcze diabeł mnie tak wystraszył, że ta sukienka już będzie do wyrzucenia, że po co się bierzesz, jak nie umiesz i w ogóle takie po prostu no, straszne rzeczy, że co z ciebie za krawcowa jest i w ogóle, nie? Ja się załamałam i ja poszłam do Pana i mówię, Panie, proszę Cię, ratuj mnie.
I powiem wam, że w tej modlitwie, jak tak klęczałam i tak prosiłam Pana, żeby mi pomógł, to Pan powiedział do mnie: ja tą sukienkę szyję. I nie martw się, bo ona będzie idealna. I ja się tak mówię: Panie, właśnie to Ty szyjesz tą sukienkę. Ty tylko władasz moimi ręcami. No i tak się stało. Asia przyjechała, przymierzyła sukienki. Ona była po prostu idealna. Ja nic nie musiałam poprawiać tam. I to było dla mnie takie coś niesamowitego, że to po prostu... Jeszcze Pan mi właśnie, jak już tam kończyłam tę suknię, to Pan mi też tak powiedział, że tak jak Ty przygotowujesz tą suknię, aby była gotowa, tak ja Was przygotowywuję. I tak jak Ty masz radość z tej sukni, tak ja mam z Was radość. I to było też takie piękne. To jest naprawdę niesamowite, że Pan jest taki cudowny i wspaniały i pomaga we wszystkim. No i jeszcze po prostu mogę powiedzieć jeszcze, bo ja mogę długo opowiadać dzisiaj. Teraz ja już mogę tu zostać. O. No też był taki, bo może nie wszyscy wiedzą, że już nie mieszkam z mężem 6 lat, bo po prostu mąż nie chciał takiej żony. No ale to już nie chcę o tym opowiadać, bo ja nie mam nic, w ogóle żalu żadnego do mojego męża. Chciałabym, żeby się nawrócił i mój syn, i żebyśmy po prostu szli razem za Panem, ale on po prostu nie chce. Nie chce, po prostu na razie nie chce. Zobaczymy, co Pan dalej. Ale ja mam nadzieję, że Pan może zmienić go i zmienić mojego syna. Także kiedy mąż wygonił mnie z domu z synem, chciał w ogóle, żebyśmy opuścili ten dom. I kiedy mnie wygonił, to po prostu w niego wstąpiła taka większa złość, że ja po prostu zrobiłam to. No i tam robił mi różne rzeczy. No i kiedyś właśnie przyjechał pod zakład i coś mi tam zrobił, ale to najpierw opowiem, jak Duch Święty do mnie docierał cały tydzień. Po prostu szyłam sobie na maszynie i to było tak gdzieś za 10 druga. I słyszę taki głos: przyjedzie twój mąż i podłoży ci gwoździe pod opony. I ja mówię: jej, nie, się tak wystraszyłam, nie? Poszłam do okna, bo mamy takie okno, mamy przy oknie i są parkingi. I ja tak wyglądam przez to okno, no nie ma go. No ale o 16 wychodziłam jeszcze, bo mówię, pójdę zobaczyć. No nie ma. Poszłam do domu spokojnie. I tak było wtorek, to samo, za 10 druga. Środa, tak samo. W czwartek nie było i w piątek nie było już tego głosu, nie? Ja tak już w piątek, już mówię wczoraj, już mówię cały prawie tydzień, przeszedł i mój mąż nie przyjechał, nic mi nie ten, mówię to w piątek, no normalnie sobie wyszłam, nie? Też o 16. Nie, w piątek wyszłam jeszcze później. I jeszcze poszłam, jeszcze sobie tak zostawiłam samochód przed zakładem i mówię: a to pójdę sobie do Biedronki pieszo, bo mówię, tak się trochę rozruszam, bo tak człowiek cały dzień siedzi. No i słuchajcie, ja przychodzę z tej Biedronki, już było naprawdę gdzieś w pół do 6 wieczorem, tak 17:30. I ja patrzę, a mój mąż stoi koło mojego samochodu. I jeszcze nadjechał mój syn, bo też tam niedaleko pracował. I podawałam mu pieniądze. I ja tak poszłam do Pawła tak szybko dać mu te pieniądze. Ja się odwracam, a ja mam pod oponą taki gwóźdź. I tak tylko się odwróciłam i szybko po prostu tego gwoździa tak kopłam, że tylko słyszałam, że się tam gdzieś odbił na asfalcie. No, i wsiadłam po prostu do samochodu. No i mój mąż wyskoczył z samochodu i rzucił mi się na maskę. I ja po prostu dwa kroki miałam policję i mogłam po prostu... I ja nie wiedziałam, wie Panie, co ja mam teraz zrobić.
czy na policję jechać, czy co mam robić. Mówię, twoja jest kierownica, nie wiem, co ty zrobisz, nie? Ale pan po prostu wykręcił w drugą stronę. No i pojechałam, mój mąż jechał za mną, ale w pewnym momencie po prostu pan mnie zatrzymał, mówi, zatrzymaj się. I za mną jechał sznur samochodów i on w tym sznurze, także on nawet nie mógł się po prostu zatrzymać koło mnie, nie? Jak już potem ten sznur pojechał samochodów, tak tylko słyszałam, skręć w lewo, bo tam była taka polna droga, skręć w lewo. I tak skręciłam i to było ciemno, a pan mi w lusterku pokazał, tak jakby to było dzień. Że po prostu on się wrócił, nie? I że mam już drogę wolną do domu. No i to było też takie, że Pan ostrzega, to tylko jest tak dla Was, że Pan ostrzega, że naprawdę On jest takim kochanym ojcem, że nie pozwoli swoje dziecko skrzywdzić. Chociaż no, to przeżyłam trochę, ale to dzięki Bogu, że mnie po prostu z tego wyprowadził. I potem zadzwonił za kilka dni i powiedział, on w ogóle sobie umyślił, że przebiją mi się te koła i że ja tam gdzieś się zatrzymam i on mi po prostu wtedy da, nie? No. Ale do tego nie doszło i po prostu zadzwonił i powiedział tylko, ty dziękuj Bogu, że ja ci pod przód nie podłożyłem tych gwoździ, bo byś zginęła już, nie? No, ale tak dziękuję Panu, że po prostu tak ochrania mnie. I ja wiem, że On ochrania każdego z nas. Że jest naprawdę wspaniałym ojcem. No a drugi też przypadek miałam, jak Bóg mi pomógł, też pojechałam samochodem, bo z tylnego koła mi wychodziło powietrze. I pojechałam sobie tam dopompować, no nie wiem jak to się tam nazywa. Ale to umiałam sobie tam załączyć. No i sobie załączyłam i zamiast mi się napompować, to mi się spuściło powietrze. I ja mówię, Panie, no co ja teraz zrobię? Nawet po prostu odprowadzić z powrotem tego samochodu nie mogę. I tak zaczęłam wołać, tak stanęłam, mówię, Panie, co ja mam po prostu zrobić? I poszłam tam do... Tam takie dziewczyny młode są na tej stacji i tam poszłam. I mówię, że to tak mi się stało. Nie wiem, nie wiem, czy ta maszyna jest popsuta, czy coś. No one mówią, my teraz do Pani nie przyjdziemy, bo teraz koleżanka wyszła, ja jestem sama i nie mogę tego wszystkiego zostawić. No więc ja tak, samochód stoi tu, nie bez tego, ja tak stoję i tak. I tak, Panie, no co ja mam teraz zrobić? No co ja mam teraz zrobić? No i przyjeżdża samochód. I ledwo co się drzwi otworzyły z obydwu stron, już mi mówią dzień dobry. Takich dwóch młodych mężczyzn wysiadło. I tak, co się to Pani stało, nie? A ja mówię, że no... Ja mówię, zamiast sobie napompować, to sobie spuściłam powietrze, nie? Z koła. No i ten jeden mężczyzna podszedł do tego koła, no i tak patrzy, no mówi, no rzeczywiście, mówi, nie, nie. Zamiast spompować, to się jeszcze bardziej, nie? Nie spuszcza to powietrze. No i słuchajcie, i nagle po prostu idzie po prostu mężczyzna, no siwiuteńki, jaśniuteńko ubrany, po prostu ja nie wiem skąd on wyszedł. Idzie takim zamaszystym krokiem, po prostu taka, po prostu taki, no, no, no taki ładny, taki fajny, nie, taki. No i po prostu, i on tak stanął i przywitał się z tym jednym, z tym drugim i mówi, co się tu dzieje? A no i ten jeden mówi tak, a pani zamiast sobie napompować koło, to sobie spuściła powietrze. No i on podszedł do tej maszyny, dotknął ją tam kilka razy, wrócił się i nic nie powiedział i zniknął po prostu. I po prostu nie było. To jakimś anioł, ja nie wiem. To było naprawdę takie niesamowite, że i oni i potem mi napompowali te koła i jeszcze posprawdzali mi wszystkie. I także, że dzięki Panu pojechałam po prostu do domu. No także po prostu naprawdę Bóg jest niesamowity. On pomaga w każdej sprawie. No i to, że tutaj w ogóle jestem tu, że przyszłam, to jest naprawdę
Ja chyba dzisiaj całą noc nie będę spała z tego. Także chwała Bogu za wszystko, że naprawdę jest takim cudownym, wspaniałym Bogiem. Chwała Bogu. A też chciałam podziękować, bo też jak byłam chora, leżałam, to dziękuję za troskę braci i sióstr, że przychodzili do mnie, odwiedzali mnie. Dziękuję bardzo. Wam w ogóle z wszystkim za wasze kochane serca i tak bardzo kocham was wszystkich. I tak mi żal, że już ten obóz się kończy. Chwała Bogu.